Witam widzowie drodzy, z tej strony Dominik Games i witam was. No, jedziemy, pokażę wam kilka modów takich playable, które zrobiłem z takich podstawowych modów typu prefab. Jest to przystanek i wiata. Oczywiście mody będą wydane, tylko wam chcę pokazać, że one tak naprawdę działają. O, stawiamy jeden. Można się obracać. Akurat tutaj i mamy taką wiatę, bardzo też, którą można oczywiście sobie obracać. Oczywiście w ozdobach, autor znaczy się ja. Mamy tak, wiatę, można tu ciągnik, przyczepę jakąś, przystanek można wykorzystać na Polsce, jakąś serię po prostu. Tu jest rozkładzik, także drugi przystanek jest taki bardzo w polskim stylu. Chciałem zrobić kiedyś taki, ale oczywiście nie ma w takich modach. Oczywiście, ceny są bardzo fajne, bo za 55 zł, tak na polskie, tak właśnie tutaj można na jakąś serię to wziąć, o, można wygładzić, żeby widać było też, proszę bardzo, że mod działa, można się schować, ma kolizję, ten oczywiście nie ma kolizji. Ale ten ma, oczywiście, że ma. O, widzicie, ma kolizję. Nie ma lamp niestety, ale to jakoś sobie poradzicie. Ten też ma kolizję, o, proszę. Można sobie przysiąść, poczekać na autobus, tak samo jak i w tamtym. Proszę. Tylko jest błąd, bo kolega nie umie dodać kolizji, ale wydam, żebyście po prostu mieli, o. Żebyście sobie siedli, o. Tu można, nie wiem, maszyny się schować. Także subskrybujcie ten kanał, naprawdę będzie więcej takich modów, które naprawdę wam się przydadzą. Także nie ma problemu, jeżeli będziecie chcieli postawić sobie na przykład dwa przystanki. O, proszę bardzo, można. Wiatę też można, o, złączyć. Także pozdrawiam was, no zresztą pozdrawiam też mojego kolegę Bartosza Kundzicza, przepraszam, robi też live, więc możecie do niego wpaść. Ja podlinkuję wam mody, jak będzie 76 subskrypcji i 70 łapek w górę. Oczywiście w dół, jak komuś się nie podoba mod, to przepraszam, ale no przyda wam się naprawdę ten mod. Nie robi żadnych górek, tak samo jak te nie robią górek, więc o, można jeszcze naprawdę użyć te mody naprawdę do fajnych celów, do serii. Tylko jak mówię, no to nie ma kolizji, więc oczywiście nie polecam wam, no bo wiadomo, no każdy lubi.